Gdzie wy słyszycie to? A ty tu czego? Siema. Co fajka? Questa szukam. Ja nie mam fajka. To jest Conchita Wurst. Siemaneczko. A gdzie rzuciłem? Palenie szkodzi. Słyszysz? Nic tu po tobie. Szerokie drogi. Co jest w walizce? Co mówisz o tym śmieciu? Złom pewnie. Mhm. Puszki. Albo może butelki. Dobra. Dawaj tę walizkę. Spokojnie, Szefunio, tylko spokojnie. Jakoś się dogadamy. Nie każ mi powtarzać. Oddajcie mu tę walizkę. No już. I tak jej nie otworzysz. Nie da się. Przekonamy się. Gdzie ją znaleźliście? Gdzie, pytam? Te śmietniki. O, tam. Kurwa, George. To nie była nasza robota, okej? Okay? Koleś już nie żył, słowo. Dobra, pstrańce. Bo wyglądacie jak zabójcy do wynajęcia. Zejście mi z drogi. Dobra, bierz. I wrzuć kurwa na luz, co? Nie możesz. Aha. Jeszcze nie zdążył zesztywnieć. Rozejrzyjmy się. Tobie się już nie przyda. Mam klucz. Jak mogłeś tego nie sprawdzić? Proszę, proszę. Włamujemy się do systemu wiadomości. Otworzył ją, serio. O kurwa, to może być jakiś filmik, boję się. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Ty. Czyli zlikwidować chyba. Panowie, nic nie widzieliście. Albo... No nie mogę niestety was zlikwidować. Nic. No będziemy to oddać. To może być coś ciekawego. O kurwa. Towarzystwo. Pierdalamy. Spokojnie, dwóch gości po lewej. Kurwa, jestem debilem jebanym, idioto! Zostałem sam! No to... Co? Co to jest do cholery? No jak to co? Brand sesji 2021. Impresja numer 18. Olej na płód. Naprawdę. Perły przed wieprze. Ale co to do cholery robiło na Księżycu? Jak to co? Zdobiło stację orbitalną jakiegoś bogacza. Połowa Luwru wylądowała w kosmosie. Byłeś tam kiedyś? Oj chłopie, masz pewne wyobrażenia o tym, ile zarabiają muzycy rockowi. Dobra. Zbierajmy się stąd, zanim zrobi się tu tłoczno. A ten obraz... Myślę, że bez problemu znajdziesz kupca. Okej, no i co? I tyle? Finito? I dobra, poboczne, ktoś nam się jakiś odblokował. Zadanie poboczne... Spotka się z Roach Art Afterlife. Dobra, parkuję na przejściu na pieszych. Pomogę. Elo. Okej, bezpieczna strefa, tu już nie można pieprzać. Siemano, wariacino. Okej, jesteśmy w klubie, ależ tutaj jest Afterlife Club! Hej, siemaneczko! Fajnie cię widzieć, co? A ciebie też, wszystko kites. Napił mu się czegoś. Napiłbym się czegoś. Ciężki dzień.
Ozzy gra w Cyberpunka. Czy gra na Pixie? No, gra na Pixie chyba. A tam jakiś biznes. Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakieś wyschnięte gardło do napojenia. Yeah. Mój przyjaciel zapracował na miejsce w karcie. Wyczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? Setka wódki na lodzie, sok z limonki i piwo imbirowe. I miłość. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Jackie Wells. Jackie. Pierwszy jest ode mnie. Prawie się popłakałem, jak Jackie umarł. Przyszedłem to jeszcze raz. Okej, mam misję. Siemano. Drobiazgi, o których jakoś zapomniałem. Vi, poznaj Crispina Wayana. A, tutaj, siemano. Siemano, wariacie. Ej, Vi. Szan zawsze przenosi. Słyszałem, że polujecie na Smashera. Da, szukamy Smashera, chcemy się go pozbyć. Skup się lepiej na robocie. Przed akcją poślemy tam drony, żeby się nie okazało, że się pchamy jak śliwka w gówno. Dołączysz do nas? Ja już zrobiłem, co do mnie należało. Nie mów, że nie chciałbyś widzieć Smashera martwego. Chciałbym chętnie, tylko może nie z bliska. Skurwiel ma tendencję do wstawania z martwych. Okej, tym razem już go do piachu wyślemy na imet. Tak mają. Jedziemy. Jedźmy. Jedziemy. Powodzenia. Powodzenia. Dawaj, Johnny, spadamy stąd. Ale będzie, co? Hej, Vi. Fajnie cię widzieć, co słychać. No lecę na misję, trzymaj się. Będziesz jeszcze dzisiaj? Może, ale nie czekaj z kolacją. Nie czekaj z kolacją, byku, bo będzie dzisiaj jadło u mnie. Lecimy z tym. W czym dokładnie pomagał ci Wayland? Wayland upewnił się, że Grayson będzie w domu, kiedy po niego przyjdziemy. Czyli wiemy, gdzie go szukać. Śmigamy z tobą, tak? Mam coś dla ciebie. Wow! Kurtała! Taką można naprawdę kupić prawdziwą! To kurtka Johnego? To kurtka Johnego? Świetna! To replika zrobiona na specjalny sposób. Replika. Oryginalna kurtka Johnego pewnie rozpadła się lata temu. Dzięki. Zajebista kurtała. Cholera. Dobrze. No. Nareszcie będziesz jakoś wyglądać. Co Johnny ci o mnie opowiadał? Bo rozumiem, że rozmawiacie cały czas. Że jesteś najlepsza. Że zawsze byłaś najlepsza. Najlepsza. Szkoda tylko, że to ma swoją cenę. Jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie. Ale nie chcę, żeby Johnny cię rozgrywał. Adam Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Adam Smasher! Tak myślisz? Ja tylko próbuję grać fair. To będzie jakiś boss. Może być ciężko. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu. Ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj, Vi. To, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, okej? Jasne. Dla mnie też, serio. Wrócimy do tego później, może. Jak ktoś cię wiezie przez to miasto, możesz się skupić jeszcze bardziej na oglądaniu. To wszystko żyje. No, tu RP... Wiesz, bo nie znamy tego miasta i tu RP byłoby zajebiste, nie? Trzeba było szukać miejscówek. Genialne. Genialne jest to miasto. Uwielbiam gierki właśnie z otwartym światem, jak to jest miasto. Takie pełne życia i gigantyczne. Im większe, tym lepsze. Adam Smasher. Światło gaszę. Smasher to był ochroniarz tego Arasaki, dokładnie tak. I mamy go pomnieć, mamy tego gościa skasować, żeby się zemścić. O, tak. Oksiraka. Sosna. W tej misji zdobędziesz kluczyk do kontenera. Na dźwigu przy statku możesz ten kontener opuścić na ziemię. W środku jest Porsche Johnnego. Warto. 5 zł. Dobra, myślicie, że stary Red Bull, taki stary, że stał otwarty w lodówce, tylko był taki przykryty sreberkiem i obkręcony sreberkiem górna część, żeby ten gwint, żeby nie uciekał niby gaz. Dalej nie pojedziemy. Ale tydzień ma, no i jaki będzie, czy podziała że na mnie? Mamy dziś szczęście i zgarniemy Graysona i Smashera za jednym zamachem. I nie będzie gazowany w ogóle. Ten skurwiel musi... W ogóle nie będzie gazowany, jest dziwny, no. No zawsze będzie niestety, więc... jakieś
powietrze do środka. W ogóle jak już zapisałem, okej, możemy zaczynać. Tyle powietrza, że... Musimy poczekać, aż się ściemni. Za dużo ludzi się tu kręci. Donate, już sprawdzam. Nie, jest obrzydliwy. Obrzydliwy, nie pije. W tej misji zdobędziesz kluczyk do kontenera. Na dźwigu przy statku możesz ten kontener opuścić na ziemię, a w środku jest Porsche John'ego. Warto. Wow, dziękuję. Stara Donate? Dziękuję za piątaka. Oxyl AK Sosna. Okej. Okay. Może pojawi się Smash albo... I co będziesz robić do tego czasu? I co będziemy robić do tego czasu? Obserwować teren. Okej, lepiej nie będzie. Okej. Zaczyna się. Maestro patroluje doki. Będziesz mnie osłaniać. No, idziemy. Jest spięta. Osłaniaj ją w razie czego. Nowe zadanie od rodziny. Mam pomysł. Wyczekaj moment i chodź za mną. Jasne. Melo G. Tak. Nie mam ochoty. No nie mam! Nie mogę skoczyć. Otworzysz? Okej. Teraz ostrożnie. No, śrubka i pierścionek, to po to tu przyszliśmy. Właśnie tak. Widzisz ich? Aha. Musimy się przekraść do data termo. Aha. Już zaczęło się? Wrzućcie mu coś za kołnierz! Trzeba się wpierdalać, wiesz o co chodzi. Ona dobrze wie, gdzie go szukać. Odwleka to. Osłaniaj mnie tam. Rok dalej się po tego skurwia. Chyba nie czytam tego, wszystko się wgrało do mojego podświadomości. Czytam to z myśli swoich, kurwa. Okej, chodźmy to sprawdzić. To tam, naprawdę. Kurwa, mocny. Ona na luzie ze wchodzi, ty totalny chillout, ty jesteś kurwa wyluzowana w chuj, nie? Sprawdzę sobie tego shotguna, nie? Totalny chillout, wakacje. To? Chcecie się bawić? Ze mną? Zapraszam! Kurwa. Jak nie spodoba ci się jeszcze nie? Ale się. Chcę mu coś zakołnieć! Idę, osłona!
kurwa! Mam pomysł. Nie, pierdolę twoje pomysły, to wyjebane to mam. Ładoż kurwa, no co tu w plecy dwa strzały i leżysz? Co to jest? Tyle kucania, starczenia tam. Trzeba wjechać po prostu szybko tych danych wykraść i spierdalać. O, ciekawe. No to już wiem, kto zrobił ten skok na Kangteo miesiąc temu. Fachowa robota. Jesteś pewna, że to właśnie ten ładunek? Kurwa, słyszałeś to? Co to jest? Grayson, zauważyłem. Sama wysłałam trzy ekipy, żeby... Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Balorian 30... Tak, kurwa. Zajebisty jest. A teraz go znajdźmy i rozwalmy to, okej? Chodź tu do mnie! O, wow, poradziłeś sobie z nimi. To teraz, Grayson? To chyba nie twoje. Grayson. Rok, no proszę. To już nie gramy do jednej bramki. Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom nóż w plecy. To wy się znacie? Gdzie jest Smasher? Wy się znacie? Wy się znacie? Wszyscy znają Rok. Żywa legenda. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tylko Rok przeżyła po zamachu w Tower? Tylko ona, z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć. Uuu, chyba wystawiła tu wcześniej Johnny'ego. Śmierdzi tu niezłym bąkiem. Jak bardzo musiała się skurwić, żeby... Serowy bąk. Serowy bąk poleciał tutaj. O czym on mówi? O czym on mówi? Próbuję cię zdekoncentrować. Myślisz, że jeszcze ma szansę się z tego wywinąć? Dobra, gdzie jest Smasher, gdzie gościu? Jest teraz Smasher? U Arazaków. Ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary, dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Już nie wróci do tej nory. Ja tu jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa. Święte słowa. Tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny. Ale na pocieszenie. Teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Doprowadzisz nas do Smashera. Nawet gdybym chciał. On nie ufa mi na tyle, żeby... Słuchaj, czemu w ogóle interesuje cię Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand. I to, co się z nim stało. Johnny Silverhand? I tego czegoś dowiemy. Co chcesz wiedzieć? Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda? Aż tak cię to kręci? Będziesz jak skumować to ścierwo? Albo może chcesz posłuchać, jak zdychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali Sol Kirayan? Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Northbound 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz, może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę. Wystarczy. Załatwmy to szybko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj. Mam coś. Silverhand. On cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Masz dzisiaj szczęście. Nie masz jajwi. To, co ci obiecałem, jest w tamtym kontenerze na podnośniku. A co to jest konkretnie? Sam zobaczysz. Mam przy sobie kartę, która to otwiera. Weź ją. A, to jest ten porszak, co mi mówił widzu. Yeah! Do kurwy nędzy! Spoko, zaraz go nie bijemy! To wszystko było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, Lee. Powiedz jej... Johnny mówi, że jeszcze go dopadniecie. Tak? To powiedz mu... Kurwa, nawet nie mogę z nim normalnie porozmawiać. Smasher. Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? Idę, nic tu po mnie. Nie jesteś ciekawa, co tam jest? Na razie, Vi. Na razie. Zostaw ją teraz, Vi. Po
Odbiera się, ale w takich chwilach woli być sama. Aha. Rozumiem. Musisz ściągnąć ten kontener na dół. Jeśli jest tam coś, co należało do mnie, chcę to z powrotem. Okej. Okej. Poszukam panelu kontrolnego. O kurwa, nie. Masakra. Jest. Ale ty kaleczysz tą grę. 5 złotych. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Chyba to mamy. O kurwa, chyba wiem, co to zobaczmy. Jest. Zdejmij tę szmatę. Oh yeah. Okej. Mój wóz! Wskakuj. Pozwolę ci poprowadzić. Pracuję jak złoto. Wow, Porsche Silverhanda. Gdzie mnie pochowali? Jakbym go zabił, to bym nie znalazł tego wcześniej. Czyli no. Dotąd nie zdawałem sobie sprawy, że... Nie znalazłbym po zabiciu tego chłopa. Tak mi się wydaje. A, było poważnie. Zawsze kiedy się spotykaliśmy, ktoś ginął. Bardzo romantyczne. Bardzo w twoim stylu. Ciągle coś się działo. Ona miała zlecenia, koncerty. Nigdy nie było normalnie. Chociaż raz spróbowałem ją zabrać do kina. I co? Nic z tego nie wyszło, jak zawsze. Idziemy szukać Johnny'ego. Chyba już niedaleko. Wygląda gorzej niż sądziłem. Pada deszcz, będziemy wykopać zwłoki, tak? Wykopywać, postaramy się. Okej. To musi być gdzieś tutaj. Gdzie ma? Ale też im się chciało wieść ciało na takie zadupie. Lepsze to niż złomowisko, na którym skończyłem. Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. A czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu czegokolwiek. Coś z tym zrobimy. O. Oh yeah. I już jest. I co? Teraz lepiej? Trochę. A co byś napisał, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. Legenda Night City. Legenda Night City, tak bym go nazwał. Dobrze brzmi. Ale co to znaczy tak naprawdę? Co takiego osiągnąłem, wrzeszcząc Chipinin do gromady dzieciaków? Siemanko, Pelcy, siemanko. No, czy poprawili? Na pewno jest to troszeczkę lepiej. Grafika, to znaczy grafika, nie ścina. Nie ma takich gliczy, jakich miałem wcześniej. Dość sporo. No i co? Prowadzenie troszeczkę poprawili, ale dalej jest takie gęste. Na pewno się troszkę lepiej gra. No i wkrętka po powrocie, prawie ponad rok. Kiedy wbijasz na RP? Bo będzie jeszcze Montes. Chyba, że gramy jakieś kantery, my tu na tym spiku siedzimy. Ozim. Można jakieś kanterki pograć jeszcze przed roleplayingiem. Zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Oh yeah. Nie, Johnny. To też spieprzyłeś. Mnie też wykorzystywałeś i ukłamywałeś. I nie jestem w stanie ci zaufać. Jest za późno, żeby prosić o drugą szansę. Czego ty ode mnie chcesz? No, pies mi przyjechał. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zacząłeś mnie tak na serio nienawidzić. A przynajmniej tak mi się dotąd wydawało. Okej. Ale to twoja ostatnia druga szansa.
Nie jestem aż tak naiwny. Będę się bardzo starać. A. Johnny Silverhand. Legenda Night City. V. Pierwszy naiwny. Szkoda, że nie pogadaliśmy o tym wcześniej. Byłoby nam łatwiej. Patrz, jakie są poruszane tematy. Pamiętasz, jak się obudziłeś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałeś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałeś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy i żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zajdziemy. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Ta sprawa ze Smasherem bardzo ją zdołowała. Nie możesz tego tak zostawić. Może masz rację. Nie ma kiepa w łapie, nie ma. Zachowała się dziwnie. Chyba. Powinieneś z nią pogadać. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałbyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. No, czy chodź, będzie jakby... Oho. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłeś ty.